Dobra, witam was kolejnego ranka. My mamy godzinę 7:42. Tak jak widzieliście, właśnie się pakujemy i pomału opuszczamy Phuket i Patong. Powiem wam szczerze, po wczorajszym życiu nocnym uważam, że ta wyspa wcale nie jest taka zła. Cieszę się bardzo, że ją odwiedziłem. Bo w sumie mieliśmy w planach wstępnie, żeby może odpuścić Phuket, ale było spoko. Te plaża, podejrzewam, że Karon i Kata jest, podejrzewam, że jest najładniejsza na Karon. Nie byliśmy, przejrzeliśmy, ale jest przepiękna, jest piękna, długa, petarda. Dojście do sklepów, do kawiarni, do restauracji, spoko, luz. A życie nocne Patong, no też przepiękna sprawa, no nie? Koncerty nad plażą, jakieś dyskoteki, no super sprawa, super. O ile nie blisko nie mieszkasz tego, tak jak my w sumie nie mieszkaliśmy blisko, myśmy być 1,5 km, to było spoko. To co, ruszamy teraz na pipi, lecimy na prom. Pokażę wam, jak to wygląda. I już widzimy się na pipi. Dobry, witam was dzisiejszego dnia już w terminalu promowym na Phuket. Aktualnie czekamy właśnie na prom do pipi. Tak jak widzieliście, wczoraj zawitaliśmy jeszcze wieczorem na plaży Patong, na tą ulicę imprezową. Sami widzieliście, co tam się działo. Fajna sprawa według mnie, koncerty na żywo, pełno ludzi. Fajny klimat, morska bryza, ale szybko stamtąd się zaczęliśmy zwijać, ponieważ zaczęło padać i musiałem uciekać wraz z moim sprzętem do hotelu, tylko i wyłącznie dlatego, że mnie nie zamknął. A dzisiaj co? Wyprawa na pipi, płyniemy promem, chyba z ponad godzinkę, jak nie dwie, muszę dokładnie upewnić, napiszę wam tutaj na dole. No i co? Nowa wyspa, nowe wrażenia, nowe doświadczenia, jedziemy.
Birds are flying up above. We both need a little love. I need a million different things. Waiting for the night time to see what it brings. And I'm still living my head. Jak strome są te schody, to są bardzo perfekcyjne. Musimy je pokonać. Ogólnie wjazd na Wipłoń to 50 batów od osoby. Ostatnio jak chcieliśmy, to było 30. 30 batów, ale podróża. Let Jessica. Przywitała nas tutaj taki gość, naręczniczek wpadł. W sumie Paulę przeatakowała. No chyba jest jeszcze wczorajsza, bo bansuje sobie jeszcze do muzyczki. Leci. A mógł być DJ-em wczoraj, bo widzę, tam dobrze wymiata. Jak mi ktoś powie w ogóle, czemu one tak się bujają. Mam nadzieję, że nie gryzą. Możecie mi coś powiedzieć w ogóle o tych zwierzątkach, bo ja w ogóle się tym nie znam. Na Wikipedii coś poczytałem, ale nie ma dużo informacji. Ale bałem się tutaj dobrze na ręczniczku. Nie chcemy jej przeszkadzać.
właśnie dzisiaj byliśmy na viewpointcie. Tutaj jest piękny widok na całe Pipi. Polatałem sobie dronem. Mam nadzieję, że wam się podobały widoki. A teraz to siedzimy sobie tutaj na plaży. Chillujemy. Paula się tam kąpie, jest konkretny odpływ. Ja czekam, aż ta woda trochę przybierze, ponieważ nie chce mi się lecieć aż tam daleko do wody. Poza tym mam cały sprzęt ze sobą i boję się, że coś się stanie. Tu przede mną w ogóle jakieś dziwne dżdżowniczki się spuszczają. Masakry, coś tam mnie cały czas leci. I co, dzisiaj chillik. Wczoraj byliśmy wieczorem, co jest dziwnie, w ogóle tu helikopter cały czas lata. Wczoraj byliśmy wieczorem na pokazie ognia. Ogólnie troszkę nas tutaj Pipi wpłynęło. Uważamy, że to są mega zajebiste imprezy. Centralnie na plaży, petarda. I dzisiaj zamierzamy pójść, jak wszystko dobrze pójdzie, dzisiaj zamierzamy pójść i wam to wszystko pokazać. Kurde, zobaczcie, co to jest. Jeszcze cały czas koło mnie jakaś dżdżownica się spuszcza. Zaraz mnie nakręcę, mi się uda. No więc dzisiaj to wam pokażę. Nakręcę, jak dobrze pójdzie, a jak nie, to płyczę. Ale jeszcze poczekamy sobie na zachód słońca. To pokażę, jak to pięknie tutaj wszystko wygląda. W takim słońcu już troszkę woda przybiera, więc będzie gitara. A mam nadzieję, że zobaczymy się wieczorem. Do zobaczenia. Co? Nie jest to bosta, ale nie jest zła, co? No, nie lubię na crispy cieście, ale spoko. Wygląda to w ten sposób. Dostaliśmy oregano od pana, ketchup i tabasco sobie daliśmy jeszcze. To jest wegetariańska, ale będzie dobra na mak. Yo, get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound.